Marta Szymik, witajcie w kolejnym odcinku. Oto skrót wybranych wydarzeń, które będą miały miejsce w najbliższym czasie. Zaczynamy od kinowej propozycji. W piątek 14 września Skoczów zaprasza na dodatkową odsłonę kina plenerowego w parku na Górnym Borze. Animacje dla dzieci rozpoczną się już o 18:00. Musical Niespodzianka zostanie wyświetlony o 21:00. W sobotę w Cieszynie odbędzie się drugi festiwal organizacji pozarządowych Cieszyński Przekładaniec. Prezentacje, stoiska i animacje dla dzieci już od godziny 12:00 na Cieszyńskim Rynku. Od godziny 15:00 występy, gry i zabawy oraz warsztaty. Zaś w ratuszu o godzinie 17:00 zaplanowano debatę pod hasłem Organizacje pozarządowe a rynek pracy. Jeżeli ktoś woli bardziej taneczne klimaty, to w sobotnie popołudnie warto odwiedzić amfiteatr w Brennej. O godzinie 14:00 rozpocznie się tam impreza Brenna Tańczy. Wystąpią różne szkoły tańca. W programie również warsztaty dla publiczności. W niedzielę dalszy ciąg dożynkowych uroczystości. Tym razem na to wydarzenie zaprasza gmina Istebna. Msza dożynkowa odbędzie się o godzinie 11:15 w Jaworzynce Centrum. Korowód wyjdzie o godzinie 12:45 z Istebnej Centrum do amfiteatru w Istebnej i tam już zaplanowano dalszą część ceremoniałów. W niedzielę sporo będzie się działo. Ciekawą propozycją może być zamarskie biesiadowanie. Występy artystyczne rozpoczną się o godzinie 15:30 w tamtejszej sali OSP. Trochę wcześniej, o 15:00 w Parku Rekreacyjno-Sportowym zostanie odsłonięta kolejna gwiazda w Alei Gwiazd Miłośników Cieszyńskiej Pieśniczki Ludowej. Tym razem będzie to gwiazda Jana Chmiela. Niedzielny wieczór można również spędzić słuchając pieśni żydowskich w Zebrzydowicach. Start godzina 17:00 w sali widowiskowej przy zamku. Wstęp na to wydarzenie wolny. Na koniec mamy dla Was jeszcze sportową propozycję. Na torze motocrossowym w Cieszynie Boguszowicach odbędzie się w niedzielę impreza z cyklu Motocross ponad granicami. Zawody rozpoczną się o 12:00. Kolejną imprezę w ramach tego cyklu zaplanowano 7 października. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Oczywiście zachęcam do zaglądania do naszego kalendarza imprez wkrótce w regionie. Do zobaczenia za tydzień.